Często ludzie uważają, że skoro we mnie jest mamusia czy tatuś, to ja to przycierpię, bo to dla ich dobra. Niestety, my możemy pójść na tamten jakby świat, a ta osoba, która została opętana, nadal wiedzie taki los tułaczy, aż w jakiś sposób się ją przybudzi. Dlatego dla dobra tej osoby, dla dobra tej opętującej duszy, żeby ją przebudzić jeszcze za naszego życia, żeby po prostu uratować i tą duszę i siebie, bo my po to przyszliśmy, żeby się czegoś nauczyć. Skoro jesteśmy opętani, więc automatycznie nie uczymy się tego, bo jesteśmy jakby marionetką w rękach tej duszy, więc dla obydwu stron jest dobrze, kiedy te człowiek się uwolni. Proszę mi wierzyć, że czasami jest tak, że duch myśli, że to człowiek go opętał. To są te przypadki, gdzie są choroby psychiczne. Człowiek bije siebie, drapie, rozszarpuje ciało. Jak się rozmawia z tym duchem, to duch mówi: no bo ten człowiek mnie opętał, co ja mam zrobić? Tak, więc człowiek jakby autoagresja, a to duch bije jakby siebie, duch bije tego człowieka, ale rękoma tego człowieka i samo okalecza siebie. Ale taki to jest jakby model, że to duch myśli, że człowiek fizyczny opętał tego ducha.